A mi się właśnie przypomniało, że tak naprawdę ja wcale nie wiem, czy ja właściwie zinterpretowałam nabranie oddechu przez Magdę, kiedy się pojawiła Karolina, czy Magda już powiedziała wszystko, co mogłaby nam powiedzieć, czy tak Tak. naprawdę. A na pewno? No. Zupełnie. No chyba tak. Dobrze. To jak więcej nie wyciągnę, nic. To dobrze, to wszystko. No Dobra. masz na myśli, to może ja o czymś nie pamiętam. Nie, zupełnie nie miałam, nie była to żadna, że tak powiem, ukryta sugestia ani nic, tylko tak zwyczajnie sobie uświadomiłam, że faktycznie było tak, że ty mówiłaś i niejako w twoim zawieszeniu głosów objawiła się Karolina. I nigdy do końca wtedy nie wiem, czy to jest takie zawieszenie głosu. Nie, ja już wtedy skończyłam. Aha, no to czyli Karolina się po prostu pojawiła w perfekcyjnym, idealnym momencie. Dokładnie. Jak to zresztą Karolina ma w zwyczaju z wyczuciem chwili. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czyli tak, ja też tutaj sobie parę punkcików zapisałam, o których myślałam w trakcie i a ich nie mówiłam, ale myślę, że tak, że mogłybyśmy teraz zacząć od tego pokoju, który tutaj, jak przestaniemy burczeć, kto burczy? Możliwe, że ja, przepraszam. Wyłączę się na Jak chwilę. to? Ojej, o masz. Ale ty się wyłączysz, Karolinko. Nie wiadomo, dlaczego się wyłączy. No nie, tylko dźwięk, bo ty chcesz teraz coś mówić, a ja po Nie, prostu nie. Chodziło mi burczę. o to, czy to burczenie to było takie, że coś tam ci brzęczy, dzwoni, czy po prostu, że wpadasz w rezonans. Tego nie wiedziałam. W sensie tak mi się wydaje, że to ja, bo tu machałam tym mikrofonem od słuchawek, ale wiecie, no nie Aha. wiem tak do końca. A teraz coś burczy dalej? Nie, teraz jest Nie. pięknie. A, no, to To super. ja myślę, że możemy wszystkie się, że tak powiem, odburczeć, wszystkie trzy, i zostawiamy głos Izie, która nas prowadzi gdzieś. Nie wiemy dobrze gdzie, Super. ale niech nas Iza gdzieś prowadzi. No i ja mam nadzieję, że będzie to ciekawe miejsce i tak. Ewentualnie jeszcze się oparzy dolewką herbaty najpierw. To wiecie, to dobra, to najpierw nie wyłączajcie się jeszcze, to ja powiem ze 3-4 minuty jakby A, żebyśmy mogły pytać, czy coś tam, okej. tak, i tego jakby teoretycznie i potem sobie będziemy praktycznie w to wchodzili. Chcę też powiedzieć, że żadnym specem od medytacji to może nie jestem, ale dużo sama tego robię i jakby uczestniczyłam w wielu różnych spotkaniach i tam ta jakby metoda, którą właśnie zaraz powiem i pokażę, jest dla mnie taka najbardziej dająca efekty, najbardziej nowoczesna, ale nowoczesna to w takim znaczeniu, że to jest coś nowego, działa na fizyce kwantowej, na zasadzie fizyki kwantowej, a to, co ja zobaczyłam na przykład w tych jogach tybetańskich, to jest naprawdę bardzo podobne rzeczy, tylko zupełnie z innej strony, jakby na zasadzie tych starych nauk, tak, i przekazów, ale wydaje mi się, że osiąganie jakby tego stanu jest w efekcie bardzo podobne. Więc chodzi o to, że będziemy rozluźniać ciało. Rozluźniać ciało, ja będę mówiła w jaki sposób. I przy rozluźnianiu ciała przestrzeń w każdym atomie rozkurcza się, bo my na co dzień jesteśmy skurczeni, czyli zestresowani, ściśnięci, siedzimy w głowie i z tego powodu mamy poprzez to siedzenie w głowie, czyli myśli i ściśnięte ciało. I w momencie, gdy rozkurczamy ciało i rozluźniamy, automatycznie oddalamy się od głowy, od myśli. I będziemy też świadomością swoją rozluźniać to ciało, dotykać jakby też wędrować poprzez ciało do stóp, do czakr na stopach i stamtąd będziemy pobierali energię z ziemi, która jest minusowa i która już sama w sobie równoważy nam ten plusowy, głowowy aspekt,
Czyli będziemy balansowali, harmonizowali ciało. Będziemy świadomością to robili cały czas. Przepraszam, czy ja mogę tylko na sekundkę coś powiedzieć? Tak, po to. Przepraszam, że przerywam, ale bo słyszałam, że jest po 10:00, nie mam klucza do tego domu, więc ja, w którym mieszkam, więc ja tam pobiegnę i pobiegnę do swojego pokoju, ale ty Iza w tym czasie mów, bo ja będę cię słuchać, tylko się wyłączę. A, i dobra, jakby się dały mi dosłownie 2 minuty, zanim zaczniemy, żebym dobrze, to ja będę do pokoju, okay? Nawijać. To ja nawijam. Dobra, dziękuję i przepraszam. Potem będziemy wchodzili sobie w przestrzeń serca. To coś podobnego jest do koherencji serca, który teraz jest taki dosyć na topie. I będziemy cały czas właśnie rozluźniali, wchodzili w ten stan taki, bo to nie jest relaksacja, tak? Tylko to powiązane jest z relaksacją, ale to też jest bardzo głęboka medytacja. Bardzo głębokie wchodzenie w siebie, swoją świadomość. O, macie jakieś pytania? Chyba nie, chyba że, bo jeszcze i tak tam Karolina zapewne biegnie. Czy to jest jakaś konkretna, nie wiem, tradycja, szkoła? Ja wiem, że te nazwy w sumie nie mają większego znaczenia, ale może dla kogoś to będzie istotne. Jak gdyby ta metoda, ta technika, którą się z nami podzielisz, czy ona się wywodzi z jakiejś konkretnej tradycji? Jak to jest? Wiesz co, nie wiem, myślę, że ona z tradycji się nie wywodzi. Ja do niej, jakby uczestniczę w niej u pewnej kobiety, która to prowadzi na swoim Facebooku, na swoim profilu, która wykorzystuje fizykę kwantową i swoje odczucia energetyczne. I powiem szczerze, że właśnie bardzo mi się to sprawdza, ale nie myślę, że to jest jakaś metoda. Nie ma nazwy, nie ma jakby skąd to się wzięło. Nigdy tego nie słyszałam i myślę, że nie ma czegoś takiego akurat tutaj, nie? Kobietka podkreśla cały czas, że na zasadzie fizyki kwantowej, czyli rozkurczania tej całej cząsteczki, gdzie przestrzeń atomowa, w przestrzeni atomu najwięcej jest przestrzeni, gdzie w atomie najwięcej jest przestrzeni, gdzie na co dzień my to wszystko jakby w sobie się skurczamy, poprzez to, że ta głowa u nas pracuje i poprzez ten stres cały czas. I w tym momencie rozluźnienia i świadomością objęcia jakby tego rozluźnienia, to już wystarczy, żeby ten przeskok atomowy, kwantowy następował. Że niepotrzebne jest nic więcej tak naprawdę, tylko uczestniczenie to świadomością. I z takiej teorii to chyba wszystko, naprawdę, bo to na niczym więcej nie polega. Jest to wejście w taki stan relaksacji, medytacji, który pozwala, świadomości, żeby się pojawił w nas taki jakby większy porządek, tak? Większa wolność. Poczucie siebie i wtedy tam parę innych rzeczy, które potem się będą zadziewiać, czyli przebywanie w tej przestrzeni serca, bo tą świadomość bardzo się rozciąga, rozszerza, żeby poczuć tak naprawdę, że nie kończymy się tylko wraz z naszym ciałem, z obrysem ciała? z obrysem ciała. I tą przestrzeń serca, znowu ta przestrzeń serca bardzo mi się kojarzy teraz tak modną, bo wszyscy prawie to robią koherencją serca, czyli przebywaniem w tej przestrzeni serca, tak? To tutaj też jest taki etap na końcu i bardzo ciekawe rzeczy można sobie robić tym poprzez bardzo prostą rzecz, także to wszystko jakby przez te 10-15 minut zrobimy i sobie zobaczycie, czy to Wam pasuje, czy nie, jak się czujecie przy tym i czy to dało jakieś efekty jakby później, tak? A sprawa jest tak prosta, że naprawdę można ją łatwo powtarzać. No, zachęciła, nie? Tak? Tak. Lubię bardzo to w ogóle, bo bardzo mocno się, oprócz tego, że relaksuje, bo nie chodzi tylko o relaks, bo to jest dużo głębsze niż relaks, ale taką podstawą jest właśnie to ten przeskok kwantowy w
w tym rozluźnieniu, w tym powiększaniu rozkurczu komórkowym. Także to z teorii to tyle. Jak macie, to pytajcie, dziewczyny. Zaraz będziemy robić, jak Karolina nadbiegnie. Ona już, o właśnie, jest, już widzisz? Jest. Hej, przepraszam bardzo, bo jednak drzwi były zamknięte. Się dostać do domu. Ale już ci się udało. W porządku? Tak, dziękuję za możliwość. No dobra, to co? To robimy? Tak. Dobra. To zamykamy oczy. A czy możemy wyłączyć dźwięk, Iza? Możemy sobie wyłączyć dźwięk? Tak, tak. Wydaje mi się, że tak, że to tutaj będę. I siadamy z wyprostowanym kręgosłupem i z nogami opartymi o ziemię. Macie oparte nogi o ziemię? Znaczy wiecie co, ten, który umie skupić świadomość, mimo że te nogi nie są oparte, to niech tego nie robi, ale nie wszyscy umieją tą świadomość jakby skupić na stopach, gdy te stopy są gdzieś tam nie po kolei poukładane, o tak bym powiedziała. Czyli tak mogą być? Jak Karolinko jesteś tak, to stopy postaw tylko na ziemi. O tak. O, okej, dzięki. O tak. W porządku? Tak, tak. To zamykamy ja jeszcze oczy. Ja. A jak to jest? Tak? A my możemy to robić w ogóle na leżąco, czy my to mamy robić na siedząco? Jak to Słuchaj, jest? Możemy to robić na leżąco, jeśli nikt nie zasypia w czasie medytacji, ale te stopy muszą być oparte o podłoże, tak jak Karolina teraz pokazywała. Żeby one czerpały, bo w ciebie przy tym chyba Karolina nie było, jak mówiłaś, nie? Że te stopy są ważne, czakry, bo one jakby tak zabierają energię z ziemi, czy tam z dołu, czy coś tam, tak? Tak, tak. Minusowy, okay. a my jesteśmy bardzo mocno na plusie poprzez ten głowowe, cały czas jakby myśleniowe życie, tak? Mm-hmm. I tutaj jak łączymy się, żeby mocno i ten sam już minus brany z ziemi bardzo mocno nas będzie wyrównywał, harmonizował. Okej? Okay? To zamykamy oczy. Zamykamy oczy, rozluźniamy ciało. Na początku to stabilizujemy oddech, czyli powolutku sobie oddychamy, uspokajamy oddech. Ze trzy takie oddechy. Wdech, wydech powoli. I skupiamy się, swoją świadomość skupiamy na rozluźnieniu ciała, zaczynając od pleców, od takiego miejsca, które jest na szyi, taki najbardziej wystający krąg, który jest. To mniej więcej w tej okolicy skupiamy całą swoją świadomość i rozluźniamy plecy. Rozluźniamy plecy, ramiona. Rozluźniamy całe plecy, cały kręgosłup. Pamiętamy o oddechu. Rozluźniamy klatkę piersiową, brzuch. Tułów mamy rozluźniony. Jeśli nasza świadomość nie jest zakotwiczona w jednym punkcie, tylko w wielu punktach, to też nie robimy tego głową. Mamy tą świadomość rozciągniętą od karku do końca pleców. Rozluźniamy brzuch, miednicę, pośladki. Tą świadomość mamy w całych plecach, w przodzie, czyli klatce piersiowej, w całym brzuchu, w pośladkach, naraz, miednicy. Rozluźniamy uda, oba. Kolana. Dochodzimy aż do stóp z rozluźnieniem. I skupiamy się na moment w naszych stopach, na takiej warstwie, która się styka z ziemią. Tam są czakry, które teraz zaczynają się aktywować i pobierać energię z ziemi. One szybciej się poruszają, szybciej pobierają tą energię dla nas. Tą świadomość mamy rozciągniętą cały czas, ona nie jest w jednym punkcie. Najbardziej ją teraz jakby świadomością obejmujemy te stopy i te czakry. I pobieramy energię z ziemi. Ta energia wpływa do nas poprzez te stopy, łydki, uda,
Cały czas mamy rozciągniętą świadomość od stóp do łód. Nie jest zakotwiczona w jednym punkcie. Tą energię mamy w całych nogach i w biodrach, w miednicy. I tutaj jest bardzo ważne, bo w miednicy i w tych narządach rodnych mamy bardzo dużo emocji, więc ta energia, gdy tutaj dociera, to to wszystko nam harmonizuje i balansuje. To trochę tutaj się przytrzymamy. Czyli jesteśmy zakotwiczeni w stopach, w całych udach i świadomość jest rozciągnięta aż po narządy rodne. Oddychamy, ale ze świadomością w tych wszystkich miejscach naraz. Pobieramy energię z ziemi cały czas. Brzuch. Energię mamy w brzuchu. Klatka piersiowa. Pośladki. Plecy. Szyja. Głowa. I do góry, do czakry korony. Oddychamy całą swoją świadomością, nie w jednym punkcie, a od stóp aż do całej głowy. Całe ciało jest rozluźnione. Mamy tylko pamiętać o rozluźnieniu ciała. O tym, że stopy są cały czas zaktywowane, rozluźnione całe ciało, ta energia nas wypełnia. I teraz całą swoją świadomość kierujemy na przestrzeń serca i rozciągamy się swoją świadomością w lewą stronę naszego ciała, poza nasze ciało, daleko, jak tylko potrafimy to rozciągnąć, pomyśleć, w prawą stronę, daleko, do góry, do dołu. Rozciągamy tą świadomość. Do tyłu, do przodu. Cały czas jesteśmy rozluźnieni. Mamy świadomość zakotwiczoną i w stopach, i w całym ciele. Jesteśmy rozciągnięci poza swoje ciało świadomością. Już teraz wiemy, kim jesteśmy. I skupiamy się w przestrzeni serca. I tą przestrzeń serca, to skupienie, rozciągamy naszą przestrzeń serca, powiększamy ją poprzez świadomość w tej przestrzeni serca. Ale jesteśmy też w stopach i jesteśmy też w głowie i bardzo szeroko i daleko, wysoko, do tyłu, do przodu i na bokach, ale skupiamy się na przestrzeni serca. I w tą przestrzeń serca wkładamy na przykład świadomością swoją, osobę, z którą ostatnio coś nam nie za bardzo zadźwięczało między nami. I wystarczy tylko, że wyłożymy ją w przestrzeń serca i będziemy świadomością utrzymywać tą przestrzeń serca, rozciągniętą tą świadomość poza nasze ciało. I jedyne co jesteśmy cały czas w rozluźnione. I jedyne co teraz to skupiamy się na tej przestrzeni serca i na powtarzaniu słowa miłość, miłość. I patrzymy na tą osobę z przestrzeni serca. I tak zrobimy 2-3 minutki i potem będziemy mówić dalej, dobrze? Jesteśmy w przestrzeni serca, z świadomością rozciągnięci wysoko, daleko, w lewo, w prawo. Skupieni na przestrzeni serca, na tej osobie w przestrzeni serca. Jedyne, co utrzymujemy, to stan miłości, rozluźnienia. I wszystko się samo zadziewa, ale poprzez przestrzeń serca, a nie poprzez głowę. Samo się dzieje, nie nadajemy scenariuszy. Oddychamy, świadomość skupiona. Rozluźnione jesteśmy. Tylko odczuwamy
co nam się w związku z tą osobą zmienia. Powtarzamy miłość, miłość i jesteśmy w przestrzeni serca, rozciągnięte świadomością. Jedyne, co robimy, to rozluźnienie. Nie zapominamy o rozluźnieniu, o tej świadomości i o czuciu, byciu w przestrzeni serca i patrzeniu na tą osobę. I czujemy, co się w nas zmienia i co się zmienia w związku z tą sytuacją. Utrzymując się w przestrzeni serca. Przestrzeń serca wyrzuca zawsze emocje, które są tam schowane w związku z tą osobą i które nas blokują. Oddychamy. Rozciągnięcie świadomości i rozluźnienie cały czas. Jesteśmy skupieni na tym, co czujemy. Cały czas w przestrzeń serca, powiększona, duża. Jesteśmy rozciągnięte świadomością, od stóp głęboko, szeroko i wysoko. Świadomość w przestrzeni serca, ja i ta osoba. Będziemy zaraz kończyć, więc jeśli chcecie, to można się energetycznie do tej osoby przytulić. I gdy będziecie gotowe, to otworzyć oczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Słuchajcie, powiedzcie, bo ja wiem, że to bardzo krótko, co zdołałyście poczuć. Bo ja to robię już dużo więc ja wchodzę od razu w ten stan i odpływam. Dziękuję bardzo. Ja również. Dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję. Co poczułyście? Poczułyście to rozluźnienie ciała? Takie powiększanie się każdej komórki, taką błogość? Tak, zdecydowanie. Wiecie, to jest niesamowite, że wystarczy po prostu naprawdę tą świadomością rozluźniać to, zakotwiczyć się w tych stopach, żeby pobrać tą minusówkę, bo cały czas mamy plusówkę w nadmiarze, tak, żeby zbalansować to wszystko i poszerzyć świadomość poza swoje ciało. Ja teraz odczuwam jakiś taki spokój wewnętrzny. Aha. Dla mnie raz, że było bardzo dobrym, ciekawym doznaniem właśnie pozwolenie stopom na kontakt z ziemią. Bo ja przez większość czasu te stopy gdzieś zwijam, mam te moje lotosy, nie lotosy czy siady, mm-hmm.
zawsze one gdzieś tam są raz, że splątane, dwa, że gdzieś tam dalej, nie? A tutaj one po prostu rzetelnie stanęły, lewa, prawa, z tobą, nie? I to rzeczywiście trochę mi to przypomniało też stan z dawnej praktyki Hatha Yogi Iyengara, gdzie rzeczywiście te dłonie i stopy tak dociskały się do ziemi i one z tej ziemi niejako czerpały tę energię, tak się w niej osadzały. I tutaj wprawdzie nie było tej praktyki fizycznej takiej, ale też ten kontakt z ziemią był taki właśnie budujący i silny i dobry. Więc cieszę się, że po raz pierwszy od bardzo dawna medytowałam ze stopami na ziemi. Po prostu to było mocne. I to rozciąganie świadomości było mocne. No i wreszcie przyjęcie, że tak powiem, do centrum tej osoby, z którą coś tam zazgrzytało, też było naprawdę mega potężnym doświadczeniem. Także bardzo, bardzo mocno ci i zadziękuję za to. Cieszę się bardzo. Czy to jest tak, że później na przykład wkładam w tą przestrzeń jakąś sytuację, która mnie na przykład dręczy, tak, albo cokolwiek, tak? Mogę tak zrobić? Wszystko, co tylko chcesz, co ci coś spędza sens w powiek po prostu. Gdzieś, gdzie myślami zabłądzisz za długo, to ja od razu się nauczyłam, że wkładam w przestrzeń serca. Wiesz, jak zaczynam coś mielić po raz trzeci, to myślę o to już za długo, to ja to wkładam, bo tego się nie da rozkminić jakby na myśli, tak? Bo to zawsze się wchodzi w schematy głowowe jakieś swoje utarte. I to właśnie ja sobie już robię tak, że w tą przestrzeń serca wkładam cokolwiek po prostu, nie? Dziękuję. To mi się podobało. No i ta przestrzeń serca jest tak niesamowita i im bardziej ją się rozciąga, bo tą świadomością trzeba po prostu nauczyć się rozciągać to, nie? Tym ona jest, nie wiem, potężniejsza, głębsza, nie wiem jakby i tylko nie wolno nic robić jakby głową, tak, że tą głowę, poza tym jak mamy ciało na pewno, świadomość rozciągniętą nie w jeden punkt, tylko w wiele, to głowa przystaje, ona fiksuje, nie umie za tym nadążyć, ona się wyłącza. Poprzez oddechy na początku ona doznaje bezpieczeństwa, czyli nie musi się tak starać, biedna już, tak, bo to są oddechy Karolina, prawda? I potem, a potem to rozciągnięcie tej świadomości we wszystkich kierunkach, to jest to, że ta głowa nie ma się na czym skupić i skoncentrować, czyli ta przestrzeń serca dostaje jakby automatycznie się otwiera. I wrzucać w nią, co wam się zechce. Miałam pytanie, a mi uciekło. No to nic, może mi się przypomni później. Dla mnie to wspaniałe w ogóle w tym czymś jest obserwowanie, jak włożę coś w przestrzeń serca i sobie patrzę na siebie i na kogoś na przykład w tej przestrzeni, to niesamowite jest, jak tylko utrzymujesz ten stan świadomości w tej przestrzeni serca i nic nie wyrażasz jakby więcej, tak? Żadnego, tu nie ma być żadnej chęci zrobienia czegoś, takiego jakby scenariusza ułożenia, tak? Po swojemu, tylko to zostawiasz. I to tak fajnie wszystko, ja czuję, że o rany, widzę, że to się zmienia, tutaj ktoś odchodzi, tu się ktoś do mnie przytula, no takie jakieś obrazy, tak, różne mi się pojawiają. W ogóle jakby zadziewa się, naprawdę fajne rzeczy się dzieją, same z tej przestrzeni, samo się kreuje. Ale o wiem, co miałam powiedzieć, że obiecałaś, że wrzucisz tą babeczkę na naszą grupę. Wrzucę wam. Przepraszam, że nie wrzuciłam. Jakoś tak zupełnie myślę, a dobra, zaraz i nie wrzucę. Na pewno Karolina wrzuca, dobrze? No super, to dziękuję. No. Okej. Okay. Czy sugerujesz, Iza, że jest jakaś na przykład optymalna liczba bądź czasu, bądź powtórzeń tej praktyki w ciągu, nie wiem, dnia, tygodnia, miesiąca, jakiejś pory? Wiesz, czy to jest taki totalny spontan i w ogóle nie ma żadnych kobieta wskazań? Mówi, że im częściej uczymy się rozciągać tą świadomość i zakotwiczać się w ziemi, tym częściej jesteśmy w tym stanie świadomości, a nie głowy. W tej przestrzeni serca. I ona powiedziała, że praktyka czyni mistrza, czyli na przykład ostatnio, bo tam jakby parę miesięcy jakby uczestniczę raz na jakiś czas w jej tych medytacjach, ona powiedziała, że ona jest teraz w stanie po prostu nawet iść po ulicy i robić to.
A na początku na pewno trzeba siadać i się skupiać i rozkupiać, tak? Także wydaje mi się, żeby robić to do takiego momentu, aż to jest takim naturalnym stanem, tak? No bo na pewno przyjemniejsze, to pierwsze, co czuć, to, że to jest przyjemne i rozluźnione takie, tak? Że to jest taka harmonia w nas, więc po prostu jak tylko nawet jest niezharmonizowane ciało, to po prostu robić to, żeby tylko balans jakiś osiągnąć. Ja staram się sobie codziennie usiąść na pół godziny mniej więcej, żeby to sobie robić. A jak się coś mam, na przykład ciężki dzień, to jak przychodzę wieczorem do pracy, po pracy, to też sobie to robię. Ale nie codziennie, na pewno nie codziennie. Ale ja robię różne praktyki, nie robię tej jednej, więc na pewno codziennie na 100% coś robię rano i wieczorem. Nie? A to pół godziny wychodzi ci samo, czy sobie ustawiasz jakieś tam timery czy coś? Nie. Po prostu wychodzi mi samo, zanim sobie wsiądę, wejdę w ten stan relaksacji, pozbieram sobie te osoby i te sytuacje, które mi jakoś przeszkadzały, to powiem wam, że to mniej więcej gdzieś, mniej więcej, tak? Tyle zajmuje, nie? Mniej więcej. A my śledziłaś, ile czasu myśmy w tym siedziały? Bo ja nie patrzyłam właśnie na zegarek. Właśnie nie, słuchajcie, nie wiem. Ale wiesz, że za chwilę się nam skończy nasza godzina, więc to no, chyba mogło trochę trwać. No zobacz, ale on mówi, że został już o 6 no minut, właśnie. 7. Więc albo się znowu coś wydarzyło dziwnego z czasem, albo żeśmy wbrew pozorom siedziały w tym stanie mega długo, no bo w zasadzie nic więcej nie było podczas tej... Słuchajcie, na pewno pamiętam, że było 3 po, jak włączyłam na kolejny Zoom. Jest 37 po, rozmawiałyśmy z 10 minut wszystkiego? No to wychodzi 25 minut. No to się niemożliwe. mega krótko. To niemożliwe. Ale jak to szybko minęło strasznie w takim razie. No właśnie, to jest jakaś podejrzana historia. Ale cóż, ostatnio z czasem się dzieją dziwne rzeczy, więc... no więc widocznie tak ma być. To tylko tak, takie... To jestem zszokowana. Prawda? Patrzyłam tylko na zegarek, jak weszłyśmy w przestrzeń serca, żeby te 2-3 minuty, które miały być, żeby pobyć z tym kimś, to te 2-3 minuty patrzyłam na zegarek. Ale tak nie. Ale pamiętam, że wchodziłyśmy 3 po czy 5 po, w ogóle otwierałyśmy tą sesję. Okay. To jest 37 albo 8. Okej. Okay. Fajne. Podoba mi się. To się cieszę. Wrzucę z kobietkę, bo ona ma na YouTubie kilka rzeczy, to sobie naprawdę fajnie to robić po prostu. Dużo rzeczy mi się poprostowało tym, przynajmniej emocje mi się powyciszały na pewno bardzo. Ale też ja coś czuję, że to ma taki potencjał dużo bardzo wykraczający poza nasze emocje. Ja tak czuję przez skórę, że spokojnie to, że ja daną sytuację człowieka coś biorę do tej przestrzeni, otaczam tą uważnością, opieką, ciepłem, myślę, że to ma mega duży wpływ na to, jak dalej dana sytuacja będzie się albo toczyć, albo relacja z daną osobą. Myślę, że to jest bardzo potężna praktyka i ona wykracza zdecydowanie poza takie po prostu uspokojenie mnie i mojego podejścia do sprawy. Nie? Także czuję, że to ma taki power, że... No, bo to trochę tak jakby powierzyć tą sprawę po prostu siłą wyższym, nie? No tak. A nie sobie. Tak, bo ty się łączysz ze sobą, ze wszystkim tak naprawdę. Ta fizyka kwantowa, ten przeskok, no to jest te, wiesz, te bycie w innym wymiarze w tym, tak? To rozciągnięcie świadomości dla mnie na początku to było coś niesamowitego, że ja świadomość czuję gdzieś tam, tak? I to niezakotwiczanie się w jednym punkcie, no dla mnie to było takie fajne bardzo. To mi się, słuchajcie, to kojarzy, nie wiem, czy wy dziewczyny widziałyście, Magda będzie wiedziała, z filmem Sekret. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale trochę tak podobnie jakby to wygląda. No, pewnie to wszystko jest gdzieś powiązane i to samo, tylko na inne sposoby nam się to daje. Aż w końcu coś nam tak bardzo pasuje, wiesz, że to częściej robimy, czy... Prawda? Dziewczyny, ile nam zostało czasu? 4 i coś.
Bo ja chciałam powiedzieć, że jeśli się nie pogniewacie, to chyba nie będę na następnej sesji, jeśli taką jeszcze planujecie. Bo chciałabym jeszcze pójść trochę pomalować, a jest już 21:00 i nie mam sprawy. I mimo iż było oczywiście wspaniale jak zawsze. Poza tym tutaj jest bardzo cicho i wszystko wszędzie słychać. Tak trochę mi niekomfortowo też się wczuwać w rozmowę. Jasne. Nie chcę przeszkadzać. Jasne. A dziewczyny, ja też powinnam jeszcze wykonać telefon do koleżanki, bo cały czas mnie tu prosi przez ten. To też bym, nie wiem. Czyli będziemy mieć dzisiaj być może taką po prostu króciutką, dwusegmentową, ale we środę był pierwszy segment. Od początku, teraz mamy drugi. Czasu mu zostaje 3 minuty 30 sekund, więc rozumiem, że Karolina i Iza znikają. Magda, jeśli chcesz, możemy jeszcze wrócić. A, możemy też. To ja też już bym kończyła, bo ja muszę się położyć wcześniej dzisiaj, ze względu na to, że jutro wcześniej wstaję bardzo, bardzo. No więc i też bym się żegnała. Że z przestrzeni serca was bardzo kocham, bo ja mam też dużo różnych rzeczy, które się dzieją i mają się dziać, jest cudownie, ale też bardzo się cieszę, że dzisiaj tego czasu nam wystarczyło, szczególnie, że jak dla mnie tą twoją medytacją, Iza, jak gdyby zapanował pewnego rodzaju spokój i domknięcie. I w zasadzie ja nie mam potrzeby, nawet jak miałam tutaj na kartce jeszcze tam 3 punkty, o których chciałam coś tam powiedzieć, tak naprawdę patrzę teraz na te punkty, no mogę powiedzieć innym razem, a może napiszę, a może się prześpię i mi się nie będzie chciało. Wiesz, po prostu luzik, nie? A jeszcze tam godzinę temu, a nie zapomnij tutaj, nie? A teraz wszedł taki właśnie spokój. Myślę, że cudownie jest, żebyśmy z tym spokojem po prostu poszły robić to, na co jest teraz czas, chęć. Możemy nawet darować mu, nie musimy czekać tych słynnych 2 minut. Po prostu. Zrobiłyśmy fajny kawałek energii, przestrzeni. Dziękuję wam bardzo. Bardzo. Fajnie było was zobaczyć jak zawsze. Tak. Mnie szkoda, że to nie jest 2 razy w tygodniu. Tylko raz. Dzięki dziewczyny, super. Dzięki super bardzo. Was widzieć, super było. Dzięki bardzo też. Do zobaczenia, pa. Do zobaczenia. Pa. 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 Do zobaczenia. Pa.